Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Jest strasznie głośno, więc podejrzewam, że będę nagrywał dźwięki tak później. W każdym razie mamy tutaj Galaxy Note Edge, czyli urządzenie ciut mniejsze, bo jednak jest tu 5,6. Również Quad HD Super AMOLED. Jest on troszkę powiększony oczywiście o 160 pikseli, z tego względu, że mamy ten pasek tutaj, tak jak widzicie. No i wygląda on dziwnie. Jeśli chodzi o tył, wygląda identycznie jak Samsung Galaxy Note 4 podstawowy. Troszeczkę inaczej jest umiejscowiony przycisk Power, no bo mamy go u góry, z tego względu, że niestety no nie ma miejsca na prawej krawędzi. Lewa krawędź została bez zmian, chociaż przycisk wygląda również troszkę inaczej, bo mimo wszystko jednak tutaj nie mamy tych takich wybrzuszeń. Sama obudowa też wygląda troszeczkę inaczej, bo nie ma tych takich wybrzuszeń, które widzieliśmy w Note 4, ale jeśli chodzi o ramkę, już mamy identycznie to samo. Dodatkowych rzeczy. Na dole mamy dwa głośniki i wejście na rysik, no bo oczywiście mamy rysik w Note'cie. I teraz tak, obróćmy sobie to. I jeśli chodzi o design tego urządzenia, z jednej strony można się obawiać, że no, trzymając tak urządzenie, gdzieś tutaj będziemy dotykać tego. Chociaż nie, niekoniecznie. No, nie jest to jakby tutaj powód, żeby na razie do zmartwień, ale tak. Jeśli chodzi o dodatkowe rzeczy, no to mamy ten sam aparat z przodu, 37 megapiksela, z tyłu tą samą kamerę 16 megapikseli, więc jak najbardziej wszystko jest tutaj ok. Mamy ten sam procesor tutaj, czyli Quad Core 2.7 GHz, Androida 4.4.4. Mamy również tu 3 GB pamięci RAM, czyli jest to 1 do 1, to samo są Note 4, więc pod tym względem świetne rozwiązanie. Wspomniano tutaj o takim rozwiązaniu jak skaner odcisków palców, czy pulsometr. Mamy nawet tutaj taką pojemną baterię, bo 3000 mAh jest ciut mniejsza niż w przypadku podstawowego Note 4, no ale mamy tutaj oczywiście tryb szybkiego ładowania, który w pół godziny potrafi naładować no, połowę baterii, no jest to bardzo dobry wynik. I teraz tak, jeśli chodzi o sam interfejs, wygląda to w ten sposób, że mamy wszystko tutaj tak samo zrobione, jeśli chodzi o podstawową wersję Androida. I w momencie, kiedy robimy jakieś podstawowe rzeczy, pojawia się tylko My Galaxy Note Edge, nic więcej. Ale jeżeli już jesteśmy w jakichś tam konkretnych miejscach, no to pojawiają się jakby boczny ekran, który jest niezależny od tego głównego, przejmuje pewne funkcje, jak na przykład właśnie pojawiające się ikony. Tak samo jest w aparacie, zobaczcie, że przejmuje jakby funkcje odejmując wszystko nam tak naprawdę z głównego ekranu. No i dzięki temu więcej widzimy na ekranie i to jest również świetne rozwiązanie. Z drugiej strony no, my możemy decydować, czy chcemy, żeby te przyciski były jednak widoczne tutaj, czy mimo wszystko, żeby były gdzieś indziej dostępne, więc jak najbardziej podejrzewam, że jest ta funkcja tutaj. Tak. Samo urządzenie wygląda dość dziwnie mimo wszystko, no bo tak ten ekran troszeczkę wystaje i no, kwestia przyzwyczajenia, sama jakby krzywizna urządzenia również nie jest taka no, do końca prosta i z jednej strony po prostu jest niewymiarowa wręcz, no ale naprawdę urządzenie bardzo fajnie wygląda i na pewno z tych rzeczy, które warto odnotować, to fakt, że możemy sobie włączyć ustawienie odnośnie tych pasków, czyli możemy sobie zrobić, że chcemy mieć pogodę tutaj. Tak, na samej górze chcemy mieć pogodę. No i zobaczmy, czy się uda rzeczywiście. Możemy to jakoś tak wybrać, czy to po prostu jest tak, o. Możemy sobie przewijać w ten sposób i w zależności od tego, co tutaj mamy, tak w tej kolejności możemy przewijać sobie bez jakichś dodatkowych, zbędnych bajerów. No i warto wspomnieć o tym, że cały czas możemy zostawić sobie tutaj na ekranie, co chcemy. A oprócz tego możemy robić to wszystko osobno na danym ekranie, jakby nie rezygnując z tego, co robimy na głównym ekranie. I to pod tym względem na pewno jest świetne rozwiązanie. No i myślę, że jak najbardziej ok. Dodatkowo mamy oczywiście podczerwień, mikrofon u góry, no i ten przycisk, który przeniesiono po drugiej stronie niż włącze 3,5 mm. Z tych takich dodatkowych rzeczy, które można by było sprawdzić, to oczywiście, czy rysik reaguje na... tak, zobaczcie, rysik jest nawet wykrywany na tym bocznym pasku, niezależnie od tego przedniego, ale również na tym bocznym, więc jak najbardziej działa
działa to również z tym paskiem bocznym, włączymy sobie SMS-y i jak najbardziej jest OK, więc w ten sposób to wygląda, że możemy sobie również szybko tutaj przejść do tych ustawień i z tych takich dodatkowych rzeczy, które tutaj widzicie, jest na przykład Manage Panels, czyli możemy sobie dodawać kolejne panele, włączyć te, które nam nie pasują. Możemy sobie wyrazić siebie, czyli możemy sobie wrzucić jakieś nasze zdjęcie, czy jakiś nasz własny tekst. I kolejna rzecz, Night Clock, możemy sobie zrobić po prostu, żeby świecił w nocy, w momencie kiedy... Podejrzewam, że w momencie kiedy wyłączymy urządzenie... To możliwe, że dopiero w godzinach wieczornych się to automatycznie zrobi. Zwróćmy uwagę, jaki fajny ekran blokady jest na Note 4 Edge. Naprawdę takie sześciokąty, które się tutaj rozchodzą. Naprawdę bardzo fajnie to wychodzi. Bardzo ładnie to wygląda. No naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe urządzenie. Mam nadzieję, że uda mi się w następnych dniach jakoś więcej też troszkę powiedzieć o tym urządzeniu, z tego względu, żeby miał możliwość więcej potestowania. No na razie nic więcej nie mogę powiedzieć, poza tym, że wygląda naprawdę ok. Jedyne co, to boję się, że no jest mniejsze od, tak troszeczkę mniejsze jest od Note 4 zwykłego, chociaż prawie niezauważalnie tak naprawdę. Ale pytanie takie, czy jeżeli ja tak chwycę urządzenie, dobra, tu jest głośność, ale jeżeli ja tak chwycę urządzenie, czy rzeczywiście nie będę dotykał, nie będę włączał jakiejś tej funkcji? No póki co nie, ale coś tu się przełączyło jednak, więc kwestia jest tego taka, że może gdzieś to tam przeszkadzać. Świetne rozwiązanie, że mamy cały czas boczny pasek dostępny i my możemy sobie cały czas sprawdzić tutaj. Jeżeli przyjdzie powiadomienie, ono się pojawia automatycznie tylko na pasku, nie będzie nam zajmowało górnej części, tym bardziej, że jeżeli na przykład jesteśmy w trybie, nie wiem, oglądania filmu i właśnie to jest fajne, to pokazywali na prezentacji, że jeżeli oglądamy film, on leci na pełnym ekranie, też to możemy sobie to chyba, myślę, szybko włączyć. Włączmy sobie jakiś film. Okej, włączmy sobie film. Włączamy sobie film. Pasek powiadomień jest taki, że od razu pokazuje też nam, jaki postęp filmu jest, tak dalej. Dodatkowe przełączniki, ale również możemy od razu zmieniać sobie te wszystkie rzeczy, które chcemy. No, jeżeli chcemy sprawdzić od razu jakieś nasze powiadomienia, które sobie tu damy, jakieś no, pogodę, no cokolwiek, czy przejść do jakiejś szybkiej aplikacji, możemy to bardzo szybko zrobić tutaj, więc to jest jak najbardziej doskonałe rozwiązanie. No i gratulacje dla Samsunga, że się odważył na taki krok i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. No i cieszy fakt, że Note 4 Edge nie jest w żaden sposób gorszy od Note 4 zwykłego. Dzięki temu daje mu ogromne szanse i niekoniecznie musi go jakby tutaj na gorszą pozycję stawiać, więc jak najbardziej jest to bardzo dobry smartfon. Myślę, że w kilku następnych dniach pokaże się więcej materiałów.